Także proszę Państwa, cała Polska zarabia na jakichś takich reklamach, na tantiemach, nie wiadomo na czym. Nawet to Radio Polskie 92, co Mareczek mówi, że to jest pisowskie, radiowie pisowskie, nie pisowskie, ale dziady nie muszą zarabiać na reklamach. Wracam z Fortu Wola, proszę, z Oszą Wola Park. Proszę Państwa, wszędzie dziadostwo, butów nie ma, tych, które były kiedyś po 24, po 30, po 50, po 60, chińskich butów, różnych takich pełno było w Oszą Wola Parku, nie ma. Chcą dorównać Tesco Extra i konfekcji poukładali najwięcej, bo na tym najwięcej można zarobić. Pełno trampek, pełno butów takich na lato, teraz jest mróz, jest zima. Dziady handlują jakimiś szmatami, a zamiast te buty potrzebne są buty. Pojechałyśmy do Tesco Extra, tam mało już nie kupiłeś. No ale pojechałyśmy do Fortu Wola tramwajem 26. Proszę Państwa, niestety zlikwidowano Fort Wola, bo ktoś powiedział, że to jest największe takie dziadostwo, takie, że to miało być osą, nie zostało osą. Miało być tym, nie zostało tym. Zamknięcie, peryferie, buraki, ogromny sklep, nic nie ma. Odkrywać się codziennie i żyć w tej szczególnej więzi. Także Radio Kończyca, wracamy do Radia Maryja. Także proszę Państwa, wracamy tutaj do naszych tych takich, którzy bardziej w tego Boga wierzą jakby, do Radia Maryja, zobaczymy. No i Jezus powiedział do tych faryzeuszy, że waszym ojcem jest diabeł, to znaczy też Bóg, małą literą się pisze, bez przedimka określonego. Próbujemy oderwać od Boga, od tego naszego Stwórcy, naszego Pana i Zbawiciela. I tu myślę, to o czym mówimy, przybliżając sobie życie konsekrowane, czy życie pustolnicze, to oddane dziewic i wdów konsekrowanych, pokazuje nam z jednej strony jakąś równowagę, zaprasza do niej, ale z drugiej strony pewnie takie pytanie nam stawia, co z moim życiem duchowym, moim oddaniem Chrystusowi, Bogu, przecież jestem człowiekiem ochrzczonym, właśnie co z moim chrztem, ten rok duszpasterski, to też idźcie i głoście pytanie, kogo mam głosić, jeżeli go nie znam. Tak, na ile ja mam czas na chociażby czytanie Słowa Bożego, na to wnikanie też i w tajemnicę mojego osobistego powołania, mojej relacji z Bogiem, z której oczywiście będzie wynikała relacja do bliźnich, tych bliskich i może dalszych, do każdego, z kim się spotykam. Zapomniany może na wiele wieków stan dziewic, wdów konsekrowanych, w jaki sposób powraca ta starożytna forma, zwana, znana w pierwszych wiekach chrześcijańskich, no, pasuje do stylu życia tych współczesnych kobiet, które chcą oddać się na służbę Bogu, Kościołowi, ale może też jest i tak, że no, nie wyobrażają, albo przeszedł jakiś czas w życiu życia na przykład w zakonie świeckim, w jakimś instytucie życia konsekrowanego. Tak, dziewicami konsekrowanymi zostają przede wszystkim też aktywne zawodowo jeszcze młode osoby, młode kobiety i po kilkunastu miesięcznym przygotowaniu składają one publiczny ślub, że do końca życia wytrwają w dziewictwie, a w przypadku wdów nie wyjdą ponownie za mąż, będą żyły w czystości i przez włożenie swoich rąk w ręce biskupa, który bierze odpowiedzialność za ich rozwój duchowy, oddają swoje talenty, swoją siłę na służbę Kościołowi, wspólnocie lokalnej Kościoła. Tak też znamy takie osoby, pewnie w rodzinie Radia Maryja. Otrzymują złotą obrączkę jako symbol swojej przynależności do Chrystusa, publiczny charakter składanego właśnie ślubu, jaki powinien odbyć się, bardzo często to dzieje się w samej katedrze, w sercu Kościoła diecezjalnego, jest wyznacznikiem ich życia, też tym widomym znakiem, że w kilkadziesiąt lat po takich, jak gdzieś czytałem też taki komentarz, po pewnej rewolucji, tak, seksualnej, można nie wstydzić się życia w czystości. Pewnie dziś nieraz z jednej strony z
zapytamy się o sens, z drugiej strony, czy możliwe to jest, czy warto, żeby też nie do końca obśmiewać, bo wszystko można obśmiać, prawda, i kapłaństwo, i życie zakonne, wspólnotę małżeńską, rodzinną. I podam można potem godzinę, też chyba takie 16, pragnienie młodego człowieka, czy 17, młodej dziewczyny, czy kobiety dorosłej, dojrzałej, jakoś próbować obśmiać. Po co to? No ale właśnie pokazujemy to oddanie się Chrystusowi. To ta służba Bogu, służba Kościołowi, to jest dla tej ochocie. W dwóch miejscach, wernisaż obok siebie, także jeden i drugi. Pustelnicze. Zwykle kandydatami są kobiety, które należą często do jakiejś wspólnoty, do jakiegoś ruchu. Na 13, no to wcale nie w kościele lokalnym. Mają też jakąś solidną formację duchową. Zawsze dla mnie dziewic na obrazach w kościele jest starszy od gromadzeń zakonnych. Bo przecież już od początku II wieku młode dziewczęta, czy owdowiałe mężatki, tak ślubowały, że nie wejdą za mąż, poświęcą całe się modlitwie, dziełom charytatywnym. I pozycja społeczna kobiet w tamtym czasie z jednej strony sprzyjała wdowom, które chciały poświęcić się Bogu, a z drugiej utrudniała spełnienie tego samego pragnienia pannom. To też nie było łatwe. I począwszy od czasów apostolskich, jak czytamy w katechizmie, wdowy chrześcijańskie powołane przez Pana, by poświęcić Mu się w sposób niepodzielny, większej wolności serca, wolności ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa lub do zgodnej czystości dla Królestwa Niebieskiego. To przecież za to ewangeliczne, prawda, za świętym Mateuszem możemy to powtórzyć, 9 rozdział, 12 werset. I wyrażając na święty zamiar wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice zostają poświęcone Bogu przez biskupa diecezjalnego, o czym wspominaliśmy, według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i włączone w służbę Kościoła. Przez ten uroczysty obrzęd dziewice stają się osobą konsekrowaną, tym takim transcendentnym, jak młodych użyto ludzi słowa w katechizmie, znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, tym eschatologicznym obrazem niebieskiej oblubienicy i przyszłego życia. Obok wspomnianych form życia konsekrowanego, stan dziewic obejmuje kobiety żyjące w świecie, które poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom, pracy apostolskiej, stosownie do ich stanu, odpowiednich charyzmatów ofiarowanych każdej z nich. Dziewice konsekrowane mogą się zrzeszać, by też wierni wypełnić swoje postanowienia. Tu, patrząc na to z tej perspektywy czasu, widzimy, że dziewice konsekrowane to kobiety około 30 czy 40 roku życia, ale niekiedy zdarzają się też i starsze kandydatki. Może niekiedy myślimy, że w jakiś sposób przyjmują konsekrację schorowane nieraz osoby, ale poświęcają też Kościołowi swoje cierpienie i modlitwę. Bo moglibyśmy tak, przypatrując się sobie nawzajem, mówić, że ktoś robi, bo nie ma lepszego pomysłu na życie. I to też jest takie pójście na skróty, albo takie powierzchowne patrzenie na siebie. A my jednak jako ludzie dorośli, dojrzali, chrześcijanie, katolicy, no winniśmy pójść troszeczkę głębiej, czy widzieć to, co nieraz okiem ludzkim tak pobieżnie nie dostrzeżemy. W większości jednak dziewicami konsekrowanymi zostają kobiety młode, które są aktywne. Pracują w uczelniach, w szpitalach. Niestety, jak wczoraj w tym klubie, czasem ja lubię młodych ludzi, bardzo fajnych, ale tu jeszcze jest co innego, proszę Ciebie, bo to są czy jacyś tacy aktorzy od reklam, tacy różni, i o sobie myślą nie wiadomo co, że to jest nie wiadomo kto, i dlatego to wszystko
Więc tego młodego punktu widzenia jest strasznie prymitywne, że w Polsce podzielono tutaj jest albo na to, co masz, albo im młodsza jesteś. No to jeszcze ja rozumiem, że w Ameryce jest tak, że jak nie masz, to spieprzaj. Ale, forsy, ale po prostu w Ameryce to tak. Nawet Murzyn mógł zostać prezydentem. I młody, i starszy to jeszcze lepszy, bo to bardzo cenią ludzi o sędziwym wieku w Ameryce. Nie wiem, czy ty wiesz. Tak, a tu w Polsce, jak ona młoda, to ona myślała, że ona jest piękna. Niedługo będzie szczerbata, niedługo będzie kulawa. Nogę złamie. Strasznie to jest prymitywne. Ja tak popatrzyłam się na to, mówię, dobrze, że ja w ogóle nie lubię takich tych imprez. Ani ta tam wlazła, żeby się nażyć, no to wiadomo. Panem naszego życia wybiera kogo i kiedy chce, tak? Dla niego nigdy nie jest za późno. Dlatego na przykład wdowieństwo jest powołaniem, jest misją. Oczywiście nie wdowieństwo samo w sobie, ale po zaświadczeniu rozłąki ze swym małżonkiem wdowa może otrzymać nowe powołanie w powołaniu i nie tylko w sposób nieskrępowany przeżywać swoje wdowieństwo, ale w tym samym poświęcić siebie, tak? Konsekrować się Bogu. Konsekrowane wdowy stają w ten sposób się świadkami świata, w którym ludzie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, bo sam Bóg będzie wszystkim, we wszystkim. Wdowa chrześcijańska podejmuje za zgodą Kościoła decyzję życia w dozgonnej czystości dla Królestwa Niebieskiego. Konsekruje swój stan życia, by poświęcić się modlitwie, służbie Kościołowi. I jesteśmy bardzo często świadkami w Kościele właśnie odradzania się stanu życia konsekrowanego wdów, co jest wewnętrznie budującym, tak, zaproszeniem i dla wdowców, które chcą całkowicie swoje dalsze ziemskie życie oddać Chrystusowi. I ta konsekracja pozwala się wyrzec powtórnego małżeństwa przede wszystkim dlatego, że wezwanie Boga ogarnia, tak, można powiedzieć, czy bierze całe życie człowieka. Małżonek nadal jest dla nich kimś żywym, w wierności, sięgając poza granice czasu. I doświadczenie wdowieństwa nosi znamie tej tajemnicy paschalnej życia wyłaniającego się ze śmierci i z misją nadziei, jaką wdowa niesie dzisiejszemu światu, często może rozbitym rodzinom, w jakiś sposób rozłamanym przez grzech. Więc tak na tę rzeczywistość możemy popatrzeć. Też ksiądz arcybiskup Henryk Hozer kiedyś właśnie w święto spotkał się z wdowami, dziewicami konsekrowanymi. Mówi, że życie konsekrowane jest bogactwem Kościoła. O tym nie możemy zapominać. Dzielicie los niejako Jezusa Chrystusa, nie tylko jako chrześcijanki obdarzone charyzmatem ościennym, ale również jako jego oblubienice. Konsekracja bowiem jest swego rodzaju zaślubinami z Synem Bożym, poprzez które każda z was staje się dla Jezusa jedyna i wyłączna, podobnie jak On dla niej jest jedynym wybranym, za którym dąży i którym jest zafascynowana. Dziękuję bardzo. To może tyle. Gdzieś przy okazji tego tematu życie pustelnicze, czy dziewice i wdowy konsekrowane. Będziemy jeszcze w ogóle mówić o życiu zakonnym, o instytutach świeckich, stowarzyszeniach życia apostolskiego, tylko o tej konsekracji i posłannictwie nas w Kościele. Telefony 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Kochane, ja mam tutaj 13, są ważniejsze sprawy 13. Tam do bubu, do trubu. Daj spokój.
Już dziaduba będzie wyła, dziaduba będzie śpiewała tu, że ja muszę pilnować, bo mi na menedżerze pokazuje, że na przykład Eleni jak śpiewała u Rydzyka, to potem na menedżerze, że tu od tej do tej minuty jest prywatny utwór. Czyli że Eleni sobie zastrzegła, śpiewała za darmo u Rydzyka, ale tu i ówdzie to trzeba płacić.